Jak tam kurczę się noga, tak. I na karstek. I to są dwie rzeczy, które mnie bolą. A resztę jestem po prostu jak świeży mam zawody. Także ale to z początku tam tu uderzyłeś, nie? Czy coś? Chyba tak, no ostatnich tarczy musiałem coś ten, bo a, może być tak sobota. Albo za mocno uderzyłeś. Albo słabo ruczałem. Bo ty tak i było tego. A jak konserwy tam, jak tam wyszło? Fajnie. A nagrałeś tą płytkę? Tak, jest wszystko super, nagrane trenerze. Ale nie? Dostarczę to razem z materiałami. Ale super, ale super. Tak wypadło, cieszę się. Tak. Uwaga! Przygotować się! Start! Idziemy! Bombardier. Bombardier z tego względu nazwa jest taka, że kiedyś ja nakopywałem 72 wygrałem przed czasem i dlatego tak na mnie mówili bombardier, bo jak wychodziłem do walki, to wszyscy dochodzili, bo wiadomo było, że będzie bombardowanie. No i tak powstał ten klub. Studiuję dziennikarstwo. Studiuję zaocznie psychologię społeczną. Robię muzykę, dość amatorsko, że tak to porównam, do boksu, no ale gramy koncerty, tutaj lokalnie, 7 jadę do pracy, także teraz prosto ze szkoły. Tam wszyscy jesteśmy, mamy być wesoło i fajnie. Także harmonogram napięty, ale o to właśnie chodzi. Idziemy teraz tak! W momencie, w którym potrzebowałem jakby pomocy, ale takiej, żeby tą energię, którą jakby gdzieś zatracałem w jakiś inny bezsensowny sposób, tutaj sobie spojrzeć po prostu i no i żebym widział cel w tym, żeby wstawać rano, przychodzić, żeby po szkole tutaj się zjawiać, trenować, patrzeć jak się rozwijam. No a że uczy pokory, to tak, uczy pokory. Inna sprawa też taka, że jak człowiek zmęczony, to człowiek szczęśliwy. Dokładnie, dokładnie i nie szuka nic więcej. Tak, skupiamy się. Wypocząć. W najprostszych rzeczach zjeść, wypocząć, wrócić tutaj, być jeszcze lepszym niż byłem. Przyjąłem, przybijemy piątki, no on stoi. No pierdolacie się na usiadło? No. Od razu, bez tego. No taki jest chłopak. Ciekawe, bo na kadrze miałem, gdy on przychodził, on na kadrę jak wchodził, on... Na pewno. Kurde, taki... A co, stąd jest taki w okolicy? Tak, już z Krakowa. A ty ten, obciąłeś się tak, to od razu ci te resztę... No. Głowa wielka w barak. Brat się golił i ledwo. No, 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 smyrno gra. Tak jest, będziemy udowadniać zaraz. Będziecie na salę, tak, zobaczycie jak działa chodzi dokładnie. Będziecie zobaczyć. Baki tutaj wywijają, a to po prostu. To słowa, tak. Czyny. Dla mnie to jest najlepsza dyscyplina, jaka może być. A czemu tutaj? Bo trener. Bo trenera najbardziej lubię. Jest niski chłopiec, ale bardzo takie serce ma. Odwagę, nie boi się, ale zasuwa jak nie wiem. I tutaj z nim jest warto pracować i pilnować, może z niego będzie przyszły olimpijczyk. I do tyłu teraz idziemy, prawa noga, raz, dwa, hop. Tyle lat już trenera znam i tak naprawdę... Kiedy krzyczał, nie? Nawet wręcz jak krzyczę, to... Nie, dobrze jest, dobrze jest. Dokładnie, no bo nie ma sensu, słuchajcie.
krzykiem, trzeba spokojem dojść do zawodnika, żeby on wykonywał, żeby wiedział, co ma robić, co, bo jak nie będę krzyczał, to nic z tego nie będzie. To nerwy wytwarzają nerwy, nie? Czyli agresję. Trzymaj go, nie wkręć się do niego, jest daleko! Już lewy, na głowę uważ. Drugi lewy! Leży pewien cały czas. Jego brana. Następny lewy, już, dawaj, ostatni, dawaj. Go gonić, po co go gonić? I mu się utrzymy robimy. A on wychodzi i od razu był prawy. To jest troszeczkę ci się podchodzi, nie? Czyli tam by wszedł do tego ringu. Właśnie wszyscy uważają, tak, że boks jest brutalny, a przecież tu nikt nikogo nie bije. Tak jest, tu uczymy trenerniki. Trener ma oko na wszystko, co tutaj się dzieje na sali. Jeśli ktoś ewidentnie na przykład staje z zawodnikiem do nawoźnych doświadczeń, czy jakieś tam leciówki sparingów i sobie ewidentnie nie daje rady, to na krzywdą się na pewno nie stanie. Wchodzimy teraz lewy, stawiasz sobie zawodnika. Oko, patrzysz, pijesz lewy, góra. Łapie na gardę. Jest lewy, tu prawo, tu prawo. I teraz on spuszcza ręce. Robi lewy na dół, spuszcza ręce, więc prawo. O, tak to wygląda. I to masz robić, chodzimy. Jeszcze jedna runda. No generalnie warto być odpowiedzialnym za jakieś swoje czyny, no bo wchodząc do rynku trzeba samemu sobie wszystko analizować na bieżąco i generalnie no, można liczyć wyłącznie na siebie, no i na swój jakby swoje umiejętności, ale też trzeźwą ocenę sytuacji w każdym momencie, no bo się przyjmuje cios, nawet kiedy musisz się cofać i tyle, a przecież indywidualistą? Ja nie wiem, no ja nie jestem indywidualistą. Jeżeli patrzysz na to, co powiedziałeś, to według mnie życiu tak samo. Według zasady, to polegam sam na sobie. No tak, na pewno, jeśli chodzi o poleganie na sobie i odpowiedzialne za siebie, to tak. To są takie temy, ale ja raczej zawsze jakoś się wytrzymałem w grupie i raczej nie stroniłem od ludzi. Tyle, że się rozmawialiśmy na treningu ostatnio, że boks tak naprawdę bardzo uczy pokoju. Jeżeli no nie jest, ja jestem, wyjdę, jestem herojem wielkim, dajmy każdego i tego. Nie, trzeba mieć właśnie, bo każdy zawodnik walczysz i mistrzem jesteś dotąd, dokąd walczysz, nie? Wtedy jesteś mistrzem, bo przegrać każdy może. Trzeba chcieć, bo dzisiaj na przykład nie chciało mi się wstać z łóżka, ale wstałam. Każdy zawodnik. Naprawdę. Ja, ale już przychodzę, to jest super. Czyli trzeba w sobie troszeczkę czasami się zmuszać. No nie wiem, przynajmniej ja tak mam. Może ktoś ma po prostu, że tak przychodzi tutaj od razu, nie wiem. Czy czasem też się muszę zmuszać. Częściej niż mi się w tym wydawało. Ale też tym gamy. Trzeba sobie dać kawa. Tak. Że tak naprawdę, jeżeli by ktoś mnie uderzył na ulicy, to powinien się odwrócić i odejść. I wydaje mi się, że to nie... Zresztą w każdych sportach walki, jeżeli z kimkolwiek rozmawiasz, takie są zasady. Tego nie wykorzystujemy poza salą. Lewy, prawy, lewy się, już. Tak jest.
Chodzi też w dużej mierze o podejście do zawodnika. Ja wiem, że ja z trenerem mogę porozmawiać o wszystkim, nie tylko o boksie, ale o wszystkim z problemem można przyjść. I naprawdę są tutaj warunki, wbrew pozorom, bardzo indywidualne, czyli podejście indywidualne do zawodnika. W boksie, w sporcie takim, jakim jest boks, to jest bardzo ważne, no bo to nie jest gra zespołowa. Jest to dosyć, możemy tak jakoś nadmiernie nie schodzić, ale trener jest po prostu bardzo ciepłą osobą, bardzo ludzki, ma dobre podejście do młodzieży, a to jest ważne. Nie pompuje jakoś tam sztucznie atmosfery, nie krzyczy i nie robi różnych dziwnych rzeczy, co się stara zauważyć na innych, na przykład w innych klubach bokserskich. Jest naprawdę bardzo słucha i tak samo radzi. Dokładnie, staram się słuchać właśnie tej młodzieży, rozmawiać, zrozumieć ją tak samo jak oni ze mną rozmawiają, tak samo przekazują mi swoje i problemy. Staram się razem wspólnie z nich wyjść, żeby zostali prawdziwymi sportowcami i wygrywali walki. Cały czas ta praca, którą wkładam, to wkładam po to, żeby z tych zawodników, którzy u mnie trenują, żeby byli mistrzowie, że a nóż by się udało, żeby był jakiś olimpijczyk, jakiś mistrz Europy. Wszystko ja finansuję, samochód swój, wszystko jedziemy. Działam, no bo co mam zrobić? Ja to kocham, bez tego żyć nie potrafię. Oni mnie wspierają, pomagają mi, że wygrywają walki. Ja się tego cieszę, to jest moje życie. No. Gdzieś moje zalety mojego charakteru, które tłumiłem w sobie przez długi czas, teraz jakby boks wyciąga i... No i sam widzę, że stałem się lepszym człowiekiem. No, nie mówię, że to jedynie boks, no bo też jakaś tam praca nad sobą, ale generalnie sport, właśnie takim jakim jest boks, przynosi mi na tak dużą satysfakcję, że ja nie muszę sobie ani nikomu już tak generalnie nic udowadniać, bo ja wiem, czego chcę, na co mnie stać i właśnie dzięki... Właśnie trenując boks mogę to sobie wszystko jakby dostarczać na bieżąco. W moim życiu się musi coś dziać, bo jak dopuszczam do sytuacji, w których nie dzieje się absolutnie nic, no to pożytkuję tą energię w jakiś inny sposób, bo gdzieś się muszę uwalniać i no i bywało tak, że naprawdę robiłem jakieś głupoty i no i wydaje mi się, że teraz jestem w takim punkcie swojego życia, że wiem już czego nie chcę, a wiem czego chcę i będę do tego konsekwentnie dążył, co by się nie działo.